Witam, witam wszystkich na nowym odcinku z Farminga. Dzisiaj jesteśmy jak zwykle na Osinie, znaczy zwykle, no jak na ostatnich odcinkach na Osinie jesteśmy. No, dzisiaj ogólnie z nikim tam zdecydowaliśmy na zakup takiego rotora po remoncie i też agregatu i... O, już tu coś jedzie. No, właśnie nawet nie zdążyłem powiedzieć. Tu widzicie, taki ładny rotor przyjechał. Kurde, nawet nie zdążyłem powiedzieć, co kupiliśmy. Dobry! Halo, dzień dobry. Dobry! Gdzie tu zaparkować? Tu? No, pan tu może ten. A Zakupi. wjedzie pan tą bramą? Bo nie wiem, czy ona taka jest, wie pan. No, ten, najwyżej sobie przejadę, pan potem cofnie i ten. Dobra. No, Zetora 12045 w turbo, po remoncie takim ładnym i. Taki po remoncie. O kurwa, ale to pan wyjął. Po Wziął remoncie pan? siewni grabę. Dobra, Dobra. panie, ja wyjadę, bo to chyba umiem. Ta, na pewno, bo to wie pan. Ja powinienem, nie? Dobra, panie tam. Do góry. Panie, co ty pan wiesz o zabijaniu? No, bardzo dużo. Ja za to odpowiadam. O Dobra, Boże. panie, już wyjechałem elegancko. Dobra, panie, to dzięki. Pan jedzie, czy pan Dobra, jakąś nie kawkę ma wypije? problemu. Pan jakąś kawkę wypije? Nie, spieszę się jeszcze. Dobra, nie ma problemu. Jak widzicie, zakupiliśmy właśnie z Mikiem w końcu zestaw uprawowo-siewny. Pa, przerysze mnie ten gościu jeszcze. Jak widzicie, zestaw uprawowo-siewny 4-metrowy. No i już widzicie, zatorek też przyszedł. A naszego Bometa właśnie sprzedaliśmy, agregat i pług. Bometa tą trójkę. Całość nas wyszła chyba. Zetor chyba 60 tysięcy, a zestaw chyba 20 tysięcy. Ale to już potem, jak Miki przyjdzie, to dalej będziemy o tym mówić. I właśnie dzisiaj, właśnie gnój mamy wozić z Mikim. I no to widzimy się potem, jak już Miki będzie. Także witam w kolejnej części filmu. Już Ja Miki też dzisiaj jest. jestem. O, Miki przyszedł, bo. Gdzie żeś schował tego? O, tu jest Zetur, nie widziałem go. O Boże, ten na poleciał zaraz do 12 jest przyzwyczajony. No, No Miki, ladny, ladny. oceń, bo ty tam go wyszukałeś, to w realu go nawet nie widziałeś. Kupiliśmy w ciemno, że tak powiem, bo daleko było do jechania, to tylko transport wynajęliśmy i ten. Ale Tak Miki, czekaj. pociąć, ale ładny lakierek, ci powiem szczerze, No kurczę. fajnie, to Podnośnik widać też nie cieknie i ktoś nic. się postarał, nie? Tylko no, błotników nie założył, ale to się kiedyś założy może. No, plastiki się założy już. No, ale dobra. Gdzie tu Miki stawiać? Kurde, tutaj, może wstaw tutaj, co? Dobra. Jasne już. Dobra, nie ma Bo tak problemu. to chyba nigdzie więcej to nie wejdzie. No, tylko ogólnie ludzie jest problem, bo właśnie do małego Zetora ten rozrzutnik nie pasuje, bo tak jakby się podłącza pod dolny zaczep. A ty Miki już możesz łyżkę zakładać do 12. No, już właśnie ten lecę. Nie pasuje po prostu ten rozrzutnik, bo tak to woziłem kiedyś 12, jak Mikiego nie było, to sam. Ten to było mi po prostu wygodniej samemu. I nie pasował właśnie do, kurde, do Zetora małego, no to stwierdziłem, Miki, kupujemy albo nowy ciągnik, albo nowy rozrzutnik, ale jaki nowy rozrzutnik? Nie. Tak samo się dzieje? Nie, no trochę, jest trochę lepiej, nie? Bo się pod dolny zaczep nie podpina, tylko za No bardzo. ale i tak, daj spokój. Dobra, to tam nie widać, jedziemy, Miki. To Pal gdzie w koguta. końcu wpierw idziemy? No, wpierw pojedziemy tam chyba po pszenicy. Tam na to daleko. No ogólnie już po żniwach, późne lato. Już po... Akurat wtedy, co ten rzepak nagrywaliśmy koszenie, to potem Miki tylko zdążył chyba pół zbiornika namucić rzepaku na kolejnym No, polu. niecały, nawet nie, no, jakoś tak, No, koło w tylko jednym poprzeciu pół zrobiłem. ten i koniec. Ej, ale ładną plakietkę ma ten. Na kierownicy, tak jak my mamy Ursusa, nie? To on tu z Vettora też ktoś zrobił. Fajnie. A? Kurde, ty fotel taki sam jak u nas w 12 nawet. No bo to wszystko praktycznie jest to samo, nie? Kurde, pewno nowy kupił, bo u nas był przecież nowy montowany. No, bo tak stary to przecież inaczej wyglądał całkiem. Tylko węższe opony są, jak już to pierwsze mi się rzuciło na rzut ten No to na oczy. pewno, bo z przodu są wąziutkie. Ty, halogeny z tyłu są, kurde. Ale w sumie to fajnie wygląda bez tych błotników też czasem. Ale będzie trzeba założyć, żeby kurde się ten blok nie brudził, to turbo właśnie, bo szturbina tu jest, kurde. Bo tak samo zrobimy w naszej dwunasteczce. W sumie to też No, jest też będzie dwunastka. turbina. No, to ej, jak na to będziemy mówić, bo są teraz dwa zetory. No to nie wiem. O Boże, przyjechałem. No, jadruszko miałem, Ja też. nie wiem, podjedź ciapkiem. Tylko, że on nie ciapoli. Nie, to powinien mówić o starym. Nie no, mały mo. O. Mały zatorek albo ten, dlatego że teraz się będzie mówił.
Gdzie ZTS, to ty? Ja tam się nie znam. Ale teraz już dwa takie bydlęce ciągniki, to kurde, będzie szła robota. Nie powiem, nie powiem. Jeszcze pług będziemy kupować używany, ale wygląda jak nowy, bo malowany. No dokładnie. A ten małą Jest trójkę taki, już. powiem, życie zapalił. Aha. A to akurat dużo dzisiaj nie będzie robiła to. O. Sprzedaliśmy ogólnie tą małą trójkę od małego Zetora. Bo już po prostu nam niepotrzebna, klient się trafił, no to stwierdziliśmy, jak nie O, teraz, to jak to kiedy? się mówi, trafił się głupi i kupił. No, jak nie teraz, to kiedy, to stwierdziliśmy, że sprzedamy. No i został sprzedany i na razie, na razie nie będzie potrzebny. Miki, jak możesz, to światło zgaś. O Boże, tym tam nasypie, nie? Codziennie akcja obornik normalnie. Tak co? Codziennie akcja obornik. No dokładnie. Dobra, ty gdzie ty sypiesz jeszcze? A co, nie wejdzie? No, z 200 kilo. Nie no, nie 200 nawet. No, 100. A. Jak widzicie, duży zapas mocowy pod rozrzutnikiem, ale to z tego powodu właśnie, że przy małym zatorze właśnie, no bugowało się coś, że się poddolny zaczep podpinał i wałek szedł przez górę. W ogóle masakra się bugowało. Ja mówię, Miki, No a jak się kupujemy. odpaliło, to ten, tą powijkę od wałka urwało. O Boże. A teraz jest, bo założyłem. Ta? Na taśmę poszklejano. Boże, Miki, tam gnój wciąga w zęby. Nie, ja muszę patrzeć jak rozrzuca. Ej, ty już ten nic nie masz, nie? No, tonę. Tak na oko. A zrobisz kółko? Coś ty. Takie półkole Ja może. to nawet nie będę odpalał, podniosę na maksa, przejedziesz i opuszczę. Nie no, no to weź ty, nie gaś go nawet. I po prostu jak ja będę podje... Dobra, chodź tu, podjedź mi ten, nasypiesz. I będziesz po prostu jeździł po polu, Ale mnie brygło. bo... No, rozrzutnik, kronę. Na razie daje radę. Nie powiem, teraz niby trochę więcej krów, więc... Nie wiadomo, czy będzie aż tak dawał radę. Ale lepszy niż te polskie na pewno, bo te polskie tak szerzej nie waliły. No i w ogóle dostępność części i te sprawy. Dobra. Jedziemy dalej. Ty mi tam na grilla nasypał. Ej, koło pryzmy będę sypał, nie? Znaczy będziesz tutaj sypał. No, jak widzicie, kurde, na dwóch to robota ubywa, bo jak ktoś tam gra na singlu, to pewnie wie, że to z tym gnojem to się męczy się na singlu. Oj. Zazwyczaj. Nie, no czekaj, cofnę. O Boże, obrysał Zetora. Boże, tam nowy nie jest. Ale lakier nowy. No może nowy. Dobra. Może nowy, może nie. Jeszcze. Kurde, ale ogólnie podobny do dwunastki, drzwi trochę inaczej. Inne tam, wiecie, części, W środki. drugą stronę zrobimy po prostu drzwi. No. No tak to samo. Ale to prawie to samo wszystko. No, dwunastka jeszcze nie ma turbo, więc ten na razie jest większy byczek. Ale niedługo, niedługo, bo raczej na zimę właśnie, jak koszta pozwolą, to do dwunastki będzie tu skupiony, poszprejowany i, znaczy szprejowany, ten, do piaskowania i potem ten. I potem jeszcze turbo założymy, też do piaskowania, pójdzie całe i... Może to się przerobi jeszcze, nie? Co się przerobi? Może jakieś światło się udoskonali, żeby było teraz jak przy turze jest, to musimy zdejmować, nie? No tam, może ta, może się ten. Albo się zostawi tej i się dołoży jeszcze jedno. No, może. Podjeżdżaj tu. Gdzie? Tu, prosto. Widzicie, to, tak to ubywa, nie? A nie to, co cyklopem trzeba na miejsce podjeżdżać. Kiedyś to nie było tak wygodnie. Ojej. Gdzieś jak dupę zarzuciło? No, takie drift. No i na przód nasypie, to zanim ta taśma to przesunie wszystko. A No idź to tam. w pół dnia. No. Na obroty trzeba dać. Ogólnie, no, wiadomo, zapas mocowy wielki jest, bo ten rozrzutnik ma zapotrzebowanie chyba 30 koni mechanicznych. Co ty A gadasz? ten ciągnik ma chyba 160. Oje, no. Bo turbina chyba pociąga 30 koni nawet. Ale ja tam się nie wiem, ja się nie znam. Reksiu, proszę nie szczekać tam. Ogólnie, jak wam się nowy nabytek podoba, nawet jeżeli wam się nie podoba, to możecie łapkę Dobra, w tu górę. stań ci Łapkę na w górę łożę. możecie już zostawić. A ja idę Reksia. Albo jeszcze nie. No, teraz idę. Kurde.
Wysypało. Odmutuj się. No co? No. O Boże, pewnie sobie zapomniałem, że się odmutowałem, a ja tylko już po prostu tempomat jechałem. Że tempomat, włączyłem bieg. Klasycznie. Ty, ale pa jak to ubywa tym rozrzutnikiem. Niby taki mały, ale wariat. No, ale tak jakbyśmy podjeżdżali i sam ładować, to tak to jak średnio. No, jeszcze przez pół pola zapierdzielać, żeby ten napakować. Ej, dojadę chyba do Prychu. Tak? No, chyba. Ogólnie, bo Gdzieś, 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 gdzieś. ta nasza dwunastka ma całą maskę w oryginalu, dlatego ma takie światło, a nie inne. Dobra, możesz dawać. No to weź tak tu wjedź, tak ten. No ma wkuśkę przez miedza, tak? Dobra. Co, już koniec? Nie. Dobra, tu jeszcze przelecę, bo tutaj widzę niedorzucone jest. Uhu. Dobra. Ty, bo to zaraz piąta będzie. Piąta, dziesiąta. To i co, że piąta? No nic, no domyśl się, no. A. Będzie za godzinę, tak wiesz. Dobra, czekaj, no zaraz tu będzie trzeba mi podjechać, Miki. Tu dojedziesz? Dojadę. Ty, ogólnie padać będzie chyba, bo tak się chmurzy coś, a zapowiadali deszcze na dzisiaj. Oj. Ja ogólnie na obornik wozimy po drzepak, jakby się ktoś pytał. Będzie trzeba tu właśnie uprawić jeszcze. Dobra, lecimy dalej z tematem. No tak. Wczoraj obornik, dzisiaj obornik, no codziennie obornik. Jak wczoraj obornik? No wczoraj w rano. A. To ja, ale teraz nie wiem, czy mi... A, może mi starczy dopko. A jak nie, to nie wiem, to trudno. A, powinno starczyć. Ale Miki... nie wywieziemy tutaj za dużo, ci powiem, czy tutaj z tej kupki. To, nie, wywieziemy prawie wszystko. To ty. Tam najwyżej koło ten, na jęczmień się weźmie jeszcze jeden rozrzutnik, bo tam się martwię, że nie starczy. Także... Łe! Starszy! Boże... Ten ryk! Zaryczał lew. Kurde, fest. Opado, a se Padło. dach zamknę. O Boże, ja już zamknąłem dawno. A drzwi tam Oj. drzwi na gumki pozapinane, więc... Ta, na paski. No taki pasek, guma, nie wiem. Było tu ten, tu w skrzynce, o tu. Ludziom pokażę. Pa, jak tam sobie zasypał. Dobra, ogień dalej. Kurde, gdzieś skądś kojarzę tego Zetora, nie? Nie wiem, może ktoś takiego miał. Ogólnie każdy, kto zostawi łapkę w górę, może się tym pochwalić w komentarzu. Przypinam serduszka za to. Więc łapkę w O, górę. Dematus. Like i subskrypcja. A nie, bo on ma 80, 45, nie? Dopiero on ma tego No. Zetora. On ma 12,145, ale to był 10,145. Tylko ten, inny silnik ma czy coś. No, jakoś tak. Ale dobra, raczej dojadę tam do ciebie. No i teraz wywieziemy to wszystko, co ty gadasz. No. Ogólnie. O Boże, aż wysiadłem. Wywaliło go przez okno z tyłu tam, jak strzelił ze szprzęgła. Kurde, za szybko nie ma co sypać, a ten rzutnik, bo się półośki połamią jeszcze. Bo to tak, kurde, cały rozrzutnik naraz, to tak średnio. Nie powiem, nie powiem. No, krowy teraz produkcję mają mleka dosyć masną. Tak codziennie to, jak mleczarka przyjeżdża, to tak po 10 tysięcy litrów, nawet więcej czasem wywozi. Więc normalnie szogi nie do wierzania. Czy no, No teraz jest 15 000 na przykład. we farmingu to normalne, nie? Ale jak na real to, no wiadomo, w realu to by tyle może na miesiąc krowy dają, nie? Ile Miki ta krowa jedna daje mleka dziennie? 20 litrów na pewno. No, no to właśnie. Boże, nie rób omijaków, co? Nie ma. No jak nie ma? Jest ciemna tekstura, nie gadaj. Mam nadzieję, że ten... Ładnie nagnoił, to nie.
Ja mam nadzieję, że ten, że wmieścisz na łyżkę to, co pozostało tutaj na prizmie. No tobie jeszcze nasypię, tu masz po pryzmie ten. Aha, faktycznie tam jeszcze rzucę. Bo ta pryzma za długo tam nie leżała, ludzie, a tak to by się tam nie rozrzucało, wiadomo, nie? Ale jak krótko leżała, to tam nie naciągła ta ziemia dobrze. A Miki nisko chyba łyżkę opuszczał. Tutaj jeszcze jest trochę gnoju, nie? Z tamtego roku. Gdzie? No tu, stój za mną. Co ty gadasz? No. Weź to rozrzuć, a ja wezmę ten i nasypię do pełnej, najwyżej wezmę do jeszcze. Dawaj. Ale chodzi ten zatrudniarzy trochę niż dwunastkę. Słychać jak to powietrze z tłumika wychodzi. Ojej. No tak, jak się zasłucha, że na niskich obrotach to... Czekaj, stój, stój, bo tu jadę po stary. Po starego. Dobra. 3 tony 200, dobra, trzeba jechać pomału, bo żeby nie zgubić ośki albo koła któregoś. No może też A ja wisi. żebym łyżki nie urwał. No, kurde, bo Po lipa prostu będzie. ja cię wyprzedzę. O Boże, tam pół... Jezu Chryst. Mówię, wyprzedzę cię, to nie. No, Miki, jak widzicie, zawsze tym starszym sprzętem jeździ. No. Ten, ja mu mówię, jak kupimy no, ten ciągnik kolejny, to ja mówię, ja nim będę jeździł. Mówi, no zawsze tak jest, nie? No, że teraz Zetora też miał. No, ja Zetorem też dużo dosyć jeździłem. Ta, ciekawe kiedy. No, a baloty kto prasował wszystkie słomy? O, bo, ono, a kto wszystkie zbierał? I zgrabiał. No to dwunastką jeździłeś wtedy? No. Ale wtedy Zetora jeszcze nie było dużego. A kto wszystko siał za torem? To teraz mogę ja też siać Zetorem, ale dużym. No bo ogólnie Amazonki nie sprzedajemy raczej. Myślimy, że ją zostawimy. No. I taki jest plan. Bo ty jak możesz, to tutaj podjedź tam, nie? Albo nie jeszcze. Nie, w sumie dojadę tam. Będę głupował. Rżniesz głupa jak igła. Co? Rżniesz głupa. Coś tam powiedzieć jak ktoś tam. Ale mniejsza. Nie, chyba nic takiego nie mówiłem. Chyba. Ale ginek. Łech, 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 łech. Boże, pa, wysypię za burtę tam. Boż, ty mój. Ło! Pierwszy raz w rowie. Ty nie wiem, czy Primu gdzieś nie miał takiego zatora. Prim, jak miałeś takiego zatora, to powiedz. Bo mi się kojarzy, że chyba od ciebie takiego widziałem podobnego. I no ktoś pomalował tak samo idąc przed. Tylko szkoda, że te kapselki na piastach z przodu ten nie są pomalowane też na czarno. No te piasty takie czarne jak te oczy, a... No, by mogli te piasty zrobić ten na kolor felga, albo jak. Albo Nie, jak... na czerwono i zatorki takie, wiesz. O Boże. Tak, na w tym zatorze, co teraz mamy. Tam są Który? kapselki i podpisane zator. Co ty gadasz? Dobra, ludzie. Żeby was nie zanudzać tym wożeniem tego gnoju, to ja O, wam tego dziękuję za... śmierda. Dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że film wam się spodobał i nowy nabyteczek też. I trzymajcie się do kolejnej. Na, cześć! Cześć!